Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Chiny mobilizują wojsko. To odpowiedź na wizytę Amerykanów na. Tajwanie. Taki tytuł nosi artykuł w portalu Business Insider, powszechnie znanym i szanowanym medium głównego nurtu. W chwili, w której kręcę ten vlog, wizyta Nancy Pelosi, formalnie trzeciej osoby w Stanach Zjednoczonych, właśnie trwa. W Późnym wieczorem, we wtorek czasu polskiego, wylądowała ona na Tajwanii I rozpoczęła swoją wizytę, ale wcale nie było to takie oczywiste, że się uda, gdyż w momencie, w którym samolot był jeszcze w powietrzu, pojawiły się informacje, że Chińczycy ten samolot zestrzelą. To pokazuje, jaki poziom eskalacji konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Chiny właśnie nastąpił. Konfliktu, który zdaje się bardzo mocno ewoluować w stronę konfliktu kinetycznego. Coraz więcej komentatorów mówi wprost, że konflikt kinetyczny, czyli jak to się mówi potocznie wojna między Chinami i Stanami Zjednoczonymi jest nieunikniona i że obie strony wciągną w ten konflikt swoich sojuszników. Sojusznikiem Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie jednym z najwierniejszych, który na pewno na pstryk Właduje się w każdy konflikt, bo Amerykanie poproszą, jest Polska. W związku z tym to, co aktualnie dzieje się na drugiej części globu, jest niesamowicie ważne dla nas, Polaków. Warto więc zastanowić się, dlaczego dla Chińczyków kontynentalnych wizyta polityczki amerykańskiej na Tajwanie jest czymś. Tak niesamowicie strasznym, że aż ryzykują oni eskalację konfliktu z Amerykanami i ryzykują rozpoczęcie wojny kinetycznej. Wojny, która jest im całkowicie niepotrzebna, wojny, na której prawdopodobnie bardzo mocno stracą, konfliktu, którego w chwili obecnej. Z dużym prawdopodobieństwem nie wygrają, ale gdyby poczekali, to za 5-10 lat, nie dość, że by wygrali, to jeszcze prawdopodobnie kompletnie by tego nie potrzebowali. Gdyż Chiny z roku na rok rozwijają się coraz bardziej, za to Ameryka i generalnie Zachód słabnie. Nasze gospodarki mają się coraz gorzej, nasze społeczeństwa się coraz bardziej starzeją, do tego mamy coraz więcej problemów natury politycznej i społecznej. Okazuje się, że lewicowa doktryna, która obowiązuje w dużej części świata zachodu, no, mówi o pięknych ideach, ale w takich konkretach to słabiej sobie radzi. Do tego nie oszukujmy się, staruszkowie nie walczą, a do napędzenia silnej armii potrzebna jest silna gospodarka. ta jak już powiedziałem na zachodzie ma się coraz gorzej. co innego w Chinach. Społeczeństwu, które jest bardzo mocno zdyscyplinowane, tam nie ma demokracji wicji niestety. Tutaj mówię niestety głównie z punktu widzenia no, nas na zachodzie, ale także samego społeczeństwa chińskiego, które no, na pewno nie lubi żyć w zamordyzmie, a tam ten zamordyzm jest daleko idący, ale z punktu widzenia włodarzy rządzących, no to społeczeństwo trzymane bardzo mocno za twarz, zdyscyplinowane, jest na pewno lepsze do prowadzenia ekspansji, ekspansji każdej jednej. I w związku z tym Chińczycy mają taki sposób swojej ekspansji, którą nazywają bodajże. Drogą i pasem, coś takiego. Z grubsza polega to na uzależnianiu coraz to nowych obszarów świata od Chin gospodarczo i finansowo. I Chińczycy nie potrzebują konfliktu zbrojnego, żeby się rozwijać. Konflikt zbrojny jest im całkowicie niepotrzebny. Dlaczego więc Chińczycy idą w konflikt? O tym będzie za chwilę, ale nie wolno nie zauważyć również, że. Amerykanie zdają się do takiego konfliktu prowokować. Albo wiem, Amerykanie na pewno doskonale zdają sobie sprawę, że Chińczycy są teraz, a w zasadzie władze chińskie, są w tej sytuacji, w, to, w tej chwili w takiej sytuacji trochę bez wyjścia. Albo będą szli w drabinkę eskalacyjną, e, która dla Chin jest niekorzystna, dla Stanów Zjednoczonych jest. Korzystna, albo pozwolą na wyrywanie Tajwanu spod, nazwijmy to, chińskiej strefy wpływów. Jak będzie? No, miejmy nadzieję, że wojny nie będzie. Ja jestem Polakiem, polskim patriotą i patrzę na wszystkie wydarzenia. Z punktu widzenia interesu polskiego, a interesem polskim na pewno nie jest ginąć w wojnie dwóch mocarstw: Chin i Stanów Zjednoczonych. I o tym sobie porozmawiamy, jaka jest ta sytuacja geopolityczna. Poczytamy sobie też artykuły, żebyście zobaczyli, jak już się sprawy mają. Tutaj jest taki artykuł na portalu Wirtualna Polska: Cały świat wstrzymuje oddech. Nancy Pelosi wylądowała. Na Tajwanie, bo rzeczywiście z tego może być wojna, autentycznie. I tam nie tylko na zasadzie drabinki eskalacyjnej, ale na bardzo małym obszarze mamy bardzo dużo wojska. Może dojść do prowokacji, tej prowokacji może dopuścić się strona trzecia, dlaczego by nie? Może dojść do błędu człowieka, może dojść do jakiegoś splotu nieprzewidzianych sytuacji, gdzieś ktoś odpali pocisk, gdzieś ten pocisk trafi. Ktoś odpowie, bo nie będzie wiedział, że to przypadek, i mamy konflikt kinetyczny. Konflikt, miejmy nadzieję, że tylko konflikt mm, tylko konflikt y, flot. Polska w tym wypadku trochę na szczęście flotę ma w fatalnym stanie, więc raczej za dużo pisowcy, y, statków, troszew, okrętów Amerykanom nie wyślą, więc z, duża liczba naszych żołnierzy narażona nie będzie, ale. Jest jeszcze polityka. Polityka, która pozwoli Pisowi wprowadzić w Polsce jeden ze stanów nadzwyczajnych, być może nawet stan wojenny. No, drodzy Państwo, wtedy nie mogą odbyć się żadne wybory, a taki przejściowy stan może trwać bardzo długo. Wojna na Ukrainie miała trwać trzy dni. Zdaje się, że niedługo będzie trwała siódmy. Miesiąc czy szósty miesiąc, bo to luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, no teraz zaraz będzie sierpień. Sz, yy, to znaczy sierpień już trwa, ale yy, no, w sensie, że, że, że pod koniec sierpnia, prawda? Yy, no to, to już to się, to, to, to się zaczyna, prawda? Jak jest stan wojenny, nie przeprowadza się wyborów. Idealna sytuacja dla partii politycznej, która rozpierdzieliła gospodarkę i wierzę, najbliższe wybory prawdopodobnie przerypie, zwłaszcza jeśli zimą będzie nam zimno i ciemno, bo za sprawą ich niekompetencji nie będzie węgla, zarówno do opalenia domów, jak i do spalenia w elektrociepłowniach, żeby było ciepło w blokach, jak i do spalenia w elektrowniach, żeby był prąd. Także ciekawostka i żebyście też zobaczyli, że każdy taki konflikt odbija się na ludności cywilnej, portal next.gazeta.pl Tajwan ukarany przez Chiny za wizytę Nancy Pelosi. Nałożono ograniczenia w imporcie żywności. No to tak zdaje się, że mówił Urban. Pan Urban wówczas był chyba rzecznikiem rządu Perelowskiego, coś takiego. on Powiedział, że rząd się wyżywi. I nie miejmy złudzeń, Nancy Pelosi nie odczuje tego, że nie będzie jedzenia na Tajwanie. Tajwański rząd nie odczuje tego, że nie będzie jedzenia wystarczająco dużo. Natomiast zwykli Tajwanczycy odczują jak cholera. Nawet jeśli nie dojdzie do sytuacji, w której po prostu jedzenia będzie na tyle mało, że będą mieli problem, żeby się najeść, to na pewno Ceny żywności pójdą niesamowicie w górę. A jak już wiecie, zapewne, bo zaczynacie to odczuwać we własnych portfelach, wzrost cen żywności jest bardzo dotkliwy, ale także dotyka głównie ludzi najbiedniejszych. Im większą część swoich zarobków wydajesz na jedzenie, tym bardziej wzrosty cen żywności Ciebie dotyczą, także jest to bardzo, bardzo, bardzo przykre, zwłaszcza, że w chwili, w której uda mi się odpalić ten vlog, bo nagrywam go o w nocy z wtorku na środę, odpalę go w środę o godzinie 6.30 i prawdopodobnie ta eskalacja pójdzie jeszcze dalej. Ja tak bardzo mocno estymuję, że może dojść do sytuacji, w której Chiny będą próbowały zrobić blokadę wysp tajwańskich przy pomocy swojej floty i tu może być bardzo, bardzo nieciekawie. Może nawet dojść do jakiegoś ataku z wysp, po to, żeby tą blokadę <laughs> przerwać, a wtedy to już Chińczycy mogą powiedzieć o, zobaczcie, zostaliśmy zaatakowani, nie mamy wyjścia, musimy wysyłać nasze wojska i no, w tym momencie będzie no, bardzo daleko idąca eskalacja, ale może dojść również do próby przerwania tej Um, tej blokady przez flotę amerykańską, przecież tam w okolicy znajduje się dość sporo amerykańskich okrętów e, i pytanie, co wtedy będzie, jak na przykład do tych chińskich okrętów robiących blokadę podpłyną jakieś okręty amerykańskie i powiedzą, bardzo prosimy, żebyście odpłynęli. Czy Chińczycy powiedzą, okej, okay, wy prosicie, my odpływamy, czy nie daj Boże, poleci jakiś pocisk? Nawet jeśli będzie to jakaś na kula, czy nie wyjdzie z tego wojna Chiny, Stany Zjednoczone? A wszystko to jeszcze ma przełożenie na sytuację w Europie. Sytuację, w której w Europie no, mamy wojnę. Tutaj, z punktu widzenia polskiego, zaraz za naszymi wschodnimi granicami, prawda? Pytanie, co będzie, gdy Amerykanie. Przestaną się tak mocno interesować, um, interesować tym, co dzieje się w Europie, tym, co dzieje się na Ukrainie, bo będą mieli inny konflikt, którym będą żywo zainteresowani i siłą rzeczy będą musieli tutaj no, odpuścić takie zaangażowanie. Czy wtedy, na przykład, y, Ukraińcy nadal będą sobie tak dobrze radzić? Czy nadal będą tak dobrze wspierani politycznie, czy wygra opcja niemiecko-francuska, która, która wyraźnie gra na to, żeby nakłonić Ukrainę do zawarcia pokoju z Rosją kosztem utraty sporej części swojego obszaru, swojego terytorium? Pytanie, co wtedy? Czy to wyjdzie nam na dobre, no bo skończą się tutaj konflikty, więc może wróci w miarę normalność, może ceny paliw troszeczkę spadną, czy też na przykład Rosja, rozochocona tym, że uzyskała co chciała, ma zdobycze terytorialne w sumie nie za dużym kosztem, gdyby teraz nagle udało im się wyrwać Ukrainie to terytorium i gdyby Ukraina uznała, że to już jest terytorium rosyjskie pod wobec osamotnienia ze strony Stanów Zjednoczonych i bardzo silnych nacisków ze strony Francji i Niemiec, czy Rosja na przykład nie stwierdziłaby, hm, to może w takim razie napadniemy sobie kogoś innego? Pytanie kogo? Kiedyś, według wyliczanki, którą powiedział nieżyjący już Lech Kaczyński, najpierw miała być Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem może, kto wie, nawet Polska. Pytanie, czy teraz y, polityka rządu prawa i sprawiedliwości nie sprawiła, że my na tej hipotetycznej y, drabince rosyjskiej awansowaliśmy? I że jeśli kiedyś w kolejce potem byłyby kraje nadbałtyckie, a my po nich, i to być może kiedyś warunkowo czy teraz nie jesteśmy następni w kolejce? Więc o ile ja generalnie uważam, że powinno się jak najlepiej z ludźmi żyć, powinno się pracować, powinno się cieszyć życiem a nie wojować, to niestety stwierdzam fakt. W chwili obecnej jesteśmy no bardzo, bardzo mocno skonfliktowani z Rosją wreszcie. Zwróćcie uwagę na kwestie gospodarcze. Jaka była bezpośrednia reakcja rynków na informację o tym, że Nancy Pelosi ląduje czy w ogóle na pewno poleci na Tajwan? Złotówka poleciała na łeb na szyję. Tak. Jak ktoś spojrzy sobie na kurs na przykład Dolara względem złotego, to może pomyśleć, że to dolar poszedł w górę. Nie, to złotówka się osłabiła. Osłabiła się względem praktycznie wszystkich walut, czy głównych walut, względem Euro też, czyli złotówka poleciała na łeb na szyję. E, co to oznacza? Inflację to oznacza, gdyż im mamy słabszą walutę, tym więcej pieniędzy musimy płacić za wszystko, co jest denominowane w obcych walutach, na przykład za ropę naftową, ale dzięki niekompetencji pisowców, którzy zgodzili się na rekordowe wywożenie z Polski e, polskiego węgla, również za węgiel, za który na pewno nie płacimy w złotówkach, tylko w euro albo dorarach, dolarach. Wszystko, co jest importowane natychmiast stanie się droższe, a więc inflacja idzie do góry, ale także eksporterzy będą w stanie y, zarobić względnie więcej za y, wysłane z Polski towary za granicę, więc będą chcieli więcej pieniędzy za towary, które zdecydują się sprzedać na rynku polskim, a nie wyeksportować. Bo przykładowo, jeżeli to pudełeczko Kosztuje euroówkę. I euroówka kosztuje 4 zł. To mi się opłaca um, sprzedać je w Polsce za 4 zł, lub wy, wysłać gdzieś za 1 euro. Ale jeśli 1 euro zacznie kosztować 8 zł, to alternatywą do wysłania tego za granicę za 1 euro będzie sprzedanie w Polsce za 8 zł. Już drodzy Państwo, inflacja. A co będzie, jeśli świat uzna, że um, naprawdę e, zbliża się. Kinetyczny konflikt mocarstw, no to w tym momencie wszelkie surowce pójdą do góry jak cholera. I ropę naftową, która już tak ładnie od dłuższego czasu tanieje i w tej chwili jest chyba po mniej niż 100 dolarów za baryłkę, znowu zobaczymy 120, 130, może 150, może 200, a waha zacznie kosztować z powrotem 8, 9, 10, a może i otrze się o 12. Nie mówiąc dużo o żywności i wielu, wielu innych rzeczach. Także, drodzy Państwo, tam może nie dojść do żadnego strzału i oby nie doszło, ale już samo wkroczenie na drabinkę eskalacyjną już szkodzi Polsce, bo już osłabia naszą walutę, co już przekłada się na zwiększoną drożyznę, a więc inflację. Ale z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa przełoży się także na ceny podstawowych surowców, których aktualnie bardzo mocno potrzebujemy. I teraz przechodzimy do tłumaczenia. <coughs> Dlaczego ta wizyta Nancy Pelosi tak bardzo wkurzyła Japończyków? <coughs> Dlaczego jest to bardzo ostre granie w bank Amerykanów i o co tutaj tak naprawdę chodzi, ale to na YouTubie. Jeśli oglądasz ten materiał na Facebooku, no to tyle. Zapraszam Ciebie na YouTube'a. Gdzieś tutaj w okolicy tego filmiku, w tak zwanym poście, będziesz miał link do filmiku na YouTube'ie, i tam możesz sobie obejrzeć cały. Tutaj na Facebooku jest. Tylko zajawka. Zachęcam Cię do zalajkowania tego fanpage'a, a na YouTubie zachęcam Ciebie do zasubskrybowania kanału, Konkre koniecznie z dzwoneczkiem. Wtedy będziesz dostawał, dostawała powiadomienia o moich filmach. Teraz troszeczkę YouTube zmienił politykę i już wysyła. Powiadomienia do subskrybentów, natomiast wyłącznie do tych z dzwoneczkiem. Sama subskrypcja nie wystarczy trzeba jeszcze tam kliknąć na dole w dzwoneczek zaznaczyć opcję Al, czyli OL, czyli wszystko i taką ikonkę, że ten dzwoneczek się tak jakby trzęsie. Drodzy Państwo, o co chodzi? Chodzi o z jednej strony chodzi o no właśnie i tutaj, w zależności jakich słów użyję to ktoś powie, że jestem za Chinami lub za Stanami Zjednoczonymi, a to nieprawda jest. Ja nie jestem ani za Chinami. Ja, drodzy Państwo, każdy, kto mnie zna, ani za Stanami Zjednoczonymi, każdy, kto mnie zna, kto ogląda moje vlogi, ten wie, że jestem za wolnością. Jestem za wolnością osobistą, ja jestem za wolnością gospodarczą, jestem za prawdziwą demokracją, jestem za praworządnością. I w związku z tym nie mogę być ani za Chinami, ani za Stanami Zjednoczonymi, bo oba te kraje są daleko odmienne od krajów, w których króluje wolność, demokracja, poszanowanie praw człowieka. Poza tym jestem polskim patriotą i jestem za interesem Polski. To, że w Chinach nie ma demokracji, to wszyscy wiedzą. No bo tam jest. Autorytaryzm, tak? Tam jest władza silnie centralizowana, komunistyczna, tam jest zaprzeczenie <laughs> przepraszam, demokracji, tam istnieje system scoringu, system um, ewaluacji obywatelskiej, system oceny społecznej, system, który de facto odbiera Chińczykom prawa obywatelskie, jeśli mają za mało punktów. Są, kurde, niczym, nie wiem, są traktowani jako ludzie w kraju, niczym pracownicy korpo, który w zależności od tego, jak jest oceniony na ewaluacji, to albo awansuje, albo jest wykopywany. Tak samo taki biedny Chińczyk. Jak jest dobrze oceniany, to dobrze, ale jak jest źle oceniany, nie wiem, nie, prze, nie segreguje śmieci, przechodzi na czerwonym świetle albo popełnia grzech śmiertelny i jest przeciwko władzy, to na przykład odbiera mu się prawo do latania samolotem, jeżdżenia koleją, a jego dzieci mogą nie dostać się na studia. Zwłaszcza te ale, zwłaszcza te dwa wcześniejsze, czyli odbieranie prawa do latania samolotem, jeżdżenia koleją, to brzmią kurde znajomo, prawda? U nas w świecie zachodu też przecież odbiera się, czy odbierało się, choć mam wrażenie, że to niestety wróci, Podstawowe prawa człowieka, wolności obywatelskie, jeśli się dobrowolnie nie przyjęło pełnej, pewnej substancji. Ale wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Jak mogę uważać za demokratyczny kraj, który coraz bardziej idzie w stronę totalitaryzmu poprawności politycznej, w którym panuje cenzura prewencyjna, w którym ludzie, niczym w powieści Orwella, boją się wyrazić swoją opinię, nawet jeśli ona jest całkowicie zgodna. Z nauką, bo na przykład profesor uniwersytetu może wylecieć z uczelni za powiedzenie czegoś, co jest oczywiste w świetle aktualnego konsensusu naukowego. Na przykład takiego, ile jest płci. No, naukowcy wiedzą, ile jest płci. Paradoksalnie trzy, nie dwie. Jest męska, żeńska i tak zwana nijaka. Eee, ale z były przecież przypadki, że naukowcy na uniwersytetach zamówienie tego mieli bardzo poważne problemy. Wreszcie, jak mogę nazywać demokratycznym kraj? w którym można de facto, władze mogą de facto porwać człowieka z ulicy, przetrzymywać go wbrew jego woli, nie stawiając mu zarzutów, nie dając mu prawa do procesu, nie dając mu prawa do obrony, ba, nie dając mu nawet prawa do kontaktu z prawnikiem czy z rodziną, wystarczy, że powiedzą, że ich zdaniem jest yy, terrorystą. Drodzy Państwo, no, samo podejrzenie. A jeszcze po wszystkim, jak go wypuszczą, to dają mu do podpisu papierek, że nikomu o tym nie powie. Bo jak powie, to go wsadzą do pietla. No, to jest, drodzy Państwo, kraj demokratyczny. Nie, to też nie jest kraj demokratyczny. To jest tak zwana demokracja fasadowa. Czyli mówią, że są demokratyczni, ale w praktyce nie są. Także ja, drodzy Państwo. Nie jestem ani za Chinami, ani za Stanami Zjednoczonymi. Jestem za Polską, polskim interesem. Polski interes jest taki, żeby tej wojny nie było i oby nie było. Natomiast o co generalnie chodzi? Chodzi generalnie o to, że, ta, że Chiny mają kota na punkcie tak zwanego tak zwanego to się nazywa jedne Chiny. I to jest taka zasada jednych Chin. To jest coś dla Chińczyków bardzo ważnego. Generalnie oni co chwila wymagają, żeby potwierdzać, że się tą zasadę jednych Chin respektuje i nawet Amerykanie formalnie reprezentują tą zasadę jednych Chin. O co chodzi w zasadzie jednych Chin? No to, że są jedne Chiny. I że, nie będzie, że nikt nie będzie gadał ani tam z Hongkongiem, ani z Tajwanem, bo to są jedne Chiny. I po prostu trzeba gadać z rządem na, w Chinach. Kontynentalnych i nie uznaje się tych pozostałych tworów. Z tego też powodu Tajwan jest izolowany na arenie międzynarodowej. Tajwan, jeśli dobrze pamiętam, um, um, uznaje chyba 14 państw na świecie. No, biorąc pod uwagę, że tych państw na świecie jest dobrze ponad 100, jeśli nie ponad 200, to no kurde, nie dużo. I... czyli Tajwan jest całkowicie izolowany. Rząd tajwański nie jest uznawany za rząd, a więc nie ma podstawowego, mm, podstawowej prerogatywy suwerenności. Co prawda, sprawuje władzę nad swoim terytorium, może nakładać podatki i tak dalej, ale generalnie nie jest uznawany. Przez społeczność międzynarodową, nie jest uznawany przez inne rządy. Co dla Chin jest niesamowicie korzystne. Dlaczego? Bo Chiny mają taki plan, żeby Tajwan wchłonąć, żeby nie zajmować Tajwanu militarnie, tylko żeby Tajwan stał się ich częścią bez jednego, bez jednego, Wystrzału, żeby go anektować, bo sami Tajwańczycy albo będą tego chcieli, albo uznają, że tak jest lepiej. Wykorzystują oni tu przede wszystkim fakt, że duża część Tajwańczyków czuje się Chińczykami, że są bardzo duże powiązania biznesowe biznesów firm tajwańskich z biznesami firmami chińskimi. I wykorzystują swoją ekspansję gospodarczą. W związku z tym, wcześniej czy później, jeśli Tajwan nie zostanie uznany przez społeczność międzynarodową za odrębne państwo, to wobec coraz większego wzrostu znaczenia rozrostu gospodarczego Chin, wcześniej czy później Chiny wchłoną Tajwan. I to jest to, na czym im Zależy. Wojna kinetyczna jest kompletnie nie na rękę Chinom z bardzo prostej przyczyny. Po co im kupa gruzu, po co im zgliszcza, po co im trupy? Oraz ludzie, którzy ich serdecznie nie da widzą. Wydaje mi się, że Chińczycy generalnie są bardzo mądrym narodem, ale nawet gdyby byli głupi. To telewizor mają i widzą, co się dzieje na Ukrainie. Jeszcze 10 lat temu Ukraińcy byli niesamowicie wręcz przyjaźni Rosjanom. Nawet po aneksji Krymu w 2014 Ukraińcy generalnie byli przyjaźni Rosjanom. Oczywiście ten poziom przyjazności bardzo mocno spadł, mniej ludzi było i na mniejszym poziomie, ale nadal byli Rosjanom przyjaźni przyjaźni. W chwili obecnej Ukraińcy tak serdecznie nienawidzą Rosjan i nie można im się dziwić. Wszak zaatakowali Rosjanie Ukrainę, niszczą ich kraj, mordują ludzi, wywożą w głęb terytorium Rosji, w tym podobno dzieci. No straszne rzeczy robią, ale tak, tak podniósł się poziom nienawiści, nie, podniósł się poziom. Pojawiła się nienawiść ukraińska względem Rosji, że aż pojawiają się działania partyzanckie, Wydaje się, że na terytorium rosyjskim. Czego przejawem są powszechne eksplozje i pożary na terytorium rosyjskim. I oczywiście część można wytłumaczyć tym, że jakiś lokalny rosyjski włodarz nakradł i potem podłożył ogień albo coś wybuchnął, żeby zatrzeć ślady tego, jak kradł. Ale tak mi się wydaje, że, um, że tam Ukraińcy też swoje robią. Czyli. no, Wyraźnie widać, że nawet gdyby jakimś strasznym, strasznym zbiegiem zdarzeń Rosja opanowała Ukrainę, to będą zarządzać terytorium, na którym będą ludzie, którzy ich serdecznie nienawidzą i będą musieli gigantyczne środki co roku wydawać na utrzymywanie ogromnej ilości wojsk, żeby trzymać tych ludzi za twarz. Przecież to jest bez sensu. A Chińczycy są bardzo pragmatyczni. Chińczycy bardzo myślą kalkulatorem, myślą cyferkami, myślą swoim własnym interesem. W interesie Chin nie jest budowanie sobie około 20 milionów zażartych wrogów i rujnowanie kraju, na którym je, wysp, na których jest. Cała masa fabryk. Oni tą, te fabryki są całe, razem z ludźmi, którzy tam pracują i chcą, żeby ci ludzie byli dla nich przyjaźni. W związku z tym <laughs> wojna kinetyczna jest całkowicie nie na rękę Chinom. Natomiast Chiny nie mogą sobie pozwolić, czy nie chcą sobie pozwolić, na to, żeby Tajwan zaczął być hmm, Uważany przez społeczność międzynarodową za odrębne państwo. Dlaczego? Bo jak zacznie być tak uważany, to się stanie tym odrębnym państwem. Na no wtedy już go nie wchłoną. Czyli uznanie Tajwanu przez społeczność międzynarodową za suwerenne państwo, całkowicie pokrzyżuje plany, um, plany um, chińskie. I teraz tak, czy co je, czym jest wizyta Nancy Pelosi? Bo ktoś powie a Krzyśku, tutaj będzie ten ktoś powta, po, powtarzał propagandę amerykańską, że przecież to jest przedstawicielka władzy ustawodawczej, że władza wykonawcza nie kontroluje władzy ustawodawczej, że przecież jest trójpodział władzy, że ta Nancy Pelosi wcale nie zrobiła tego w porozumieniu z Bidenem, że no to co, co Biden ma do tego, no chce to jedzie, na tej zasadzie przecież, nie wiem, Morawiecki też nie kontroluje w Polsce marszałka Senatu um, i ja i wiem, że Nancy Pelosi jest odpowiednikiem kogoś innego, ale tutaj właśnie mamy takiego, ale to jest chyba jedyny taki znany polityk, który ma jakieś taką funkcję, którego pan Kaczyński czy Morawiecki nie kontroluje, no bo Chyba, jakbym powiedział, że nie kontroluje marszałek Witek, yy, czyli marszałek Sejmu, to byście się wszyscy zaśmiali, bo to jest oczywiste, że pan Morawiecki ją yy, przepraszam, pan Kaczyński ją kontroluje, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Um, ale taka narracja, że, że przecież już kiedyś przyjeżdżali coś tam kon kongresmeni amerykańscy na Tajwan, że, i, i, i że w ogóle to o co drążyć. Kopię, że to się nic takiego nie stało. Stało się. To jest trzecia w hierarchii władzy osoba w Stanach Zjednoczonych. Trzecia. W Polsce zdaje się, że formalnie pierwszy, znaczy na pewno formalnie pierwszy jest prezydent. Drugi jest marszałek Sejmu. Nie pamiętam, kto jest trzeci. Chyba premier. Jeśli premier, to to jest tak, jakby pojechał tam Morawiecki. Jest jednak zasadnicza różnica. Czy pojedzie jakiś tam Kaźmisz, który się jakimś cudem dostał do parlamentu, czy pojedzie odpowiednik premiera. Mówię w sensie ważności w hierarchii państwa, tak? Bo ym, no, to, no to jest zasadnicza różnica. I wszyscy wiedzą, że jeśli ta Nancy Pelosi pojedzie, to znaczy ona już pojechała. Jeśli ta wizyta Nancy Pelosi się skończy i Chińczycy nie zrobią jakiejś na tyle mocnej odpowiedzi, żeby inni się bali, to za chwilkę na Tajwan zaczną się wycieczki. Tak jak mieliśmy wycieczki do Zełańskiego na Ukrainę. Dlaczego ludzie, ci politycy jeździli do Zełańskiego na Ukrainę? Żeby się polansować. Znaczy nie wszyscy. Mam wrażenie, że niektórzy to mieli ochotę wciągnąć swój kraj w, w wojnę, ale to nieważne już którzy, nieważne kiedy, ale generalnie większość to pojechała, jak już tam było całkowicie bezpieczne, po to, żeby porobić sobie zdjęcia, żeby telewizję pokręciły filmiki, bo to była lanserka. Czyli pojechali tam, bo mieli w tym interes. I z tego samego powodu. Politycy z innych krajów, będą jeździć na Tajwan, bo będą mieli w tym interes. O ile, bo jednak, pojechanie mm, nie do Zołońskiego spełniało interes osobisty, polityków polansowania się, oczywiście nie wszystkich, ale sporej części, na przykład, mówię tutaj o niemieckich czy francuskich, o tyle pojechanie na Tajwan będzie spełniało interes narodowy, państw, które. Ci politycy będą reprezentować. Czego aktualnie brakuje bardzo mocno we współczesnym świecie? No, ktoś powie spokoju, normalności, ktoś inny powie e, ropy, gazu, węgla, a ja powiem półprzewodników. Półprzewodników brakuje jak cholera, i wygląda na to, że będzie ich jeszcze brakować bardzo, bardzo długo. Przez kryzys półprzewodników bardzo dużo firm nie może normalnie prowadzić produkcji. Na przykład w Europie koncerny motoryzacyjne mają dużo mniejszą produkcję niż powinny, bo brakuje tak zwanych chipów, a półprzewodniki są konieczne do produkcji chipów. Wiecie, gdzie znajduje się największa na świecie fabryka półprzewodników? Tak, na Tajwanie. Mhm. A więc tak jak Zeleński może, przepraszam za wyrażenie, ułatwić politykom lancerkę, tak jak Chiny mogą jakieś jakieś towary załatwić, tak jak Rosja prowadzi politykę surowcową, jesteś miły dla Rosji, to ci dają gaz y, i ropę taniej. Tak, Tajwan może dawać politykom, którzy będą dla nich mili, półprzewodniki. I generalnie zasada jest ta sama. Ma tylko inny towar. Więc jeśli Amerykanie, swoimi działaniami, o jakby to powiedzieć, ośmielą resztę świata, to reszta świata zacznie jeździć na Tajwan. Zacznie, bo będzie miała w tym interes. I co, co to spowoduje? Faktyczne uznawanie Tajwanu przez społeczność międzynarodową. Na razie nieformalne, tylko faktyczne. Rozumiecie? A z czasem ktoś może stwierdzić, że no dobra, ale w zasadzie to i tak już prawie wszyscy mają nawiązane stosunki z Tajwanem, choć nieformalne. To może czas by status quo zalegalizować i czas by uznać Tajwan? Rozumiecie? Do tego dążą Amerykanie. Amerykanie dążą do. Pokazania, zobaczcie, król jest nagi, Chiny tylko krzyczą, Chiny tylko groszą, Chiny mówią: co to wam nie zrobią, jak będziecie gadać z Tajwanem? I dupa. Nic nie zrobili. Na to liczą Amerykanie. Jest też druga opcja, na którą liczą Amerykanie, bo tutaj, prawda, to znaczy inaczej. Amerykanie, moim zdaniem, liczą na to pierwsze, co już powiedziałem, natomiast godzą się z tym drugim, które zaraz powiem, gdyż to drugie też jest im na rękę, choć mniej. Ponieważ Chiny paradoksalnie są w tym momencie w takiej fatalnej sytuacji, że no nie mają dobrego ruchu. Mogą albo eskalować, albo nie eskalować. Jeśli nie będą eskalować, no to wyjdą na takie trochę miękkie frenzle i będzie to, co mówiłem wcześniej, czyli będzie prosta droga do uznania niepodległości Tajwanu przez społeczność międzynarodową, na co Chiny nie chcą i chyba nie mogą sobie. Pozwolić. Druga opcja to jest eskalacja ze strony Chin, łącznie do otwarcia ognia. Tylko, że Chiny nie chcą wojny. Chinom wojna nie jest na rękę. Amerykanie są w sytuacji, w której ta wojna jest im na rękę. Natomiast Amerykanie bardzo mocno potrzebują powiedzieć, że to nie myśmy zaczęli, my się tylko broniliśmy, to Chiny. Chiny pierwsze zaatakowały. Wtedy będą mieli czystą sytuację, tak jak na Ukrainie, bo y, rosyjska propaganda. Pamiętajcie, że na wojnie każda ze stron ma propagandę. Ukraina ma propagandę, Amerykanie mają propagandę, pisowcy mają propagandę. Oj, jaką mocną, ale y, Rosja też ma propagandę i Ukraina też ma propagandę. I co by ta propaganda y, rosyjska nie gadała, to zawsze w kontekście ataku na Ukrainę. Będzie zbita jednym argumentem, ale to wyście Rosjanie zaatakowali Ukrainę. To nie Ukraina wkroczyła na terytorium Rosji, tylko Rosja wkroczyła na terytorium Ukrainy, i tutaj nie ma absolutnie żadnych dyskusji: to Rosja jest agresorem, a Ukraina się broni. I o taką czystą sytuację w tym momencie walczą Amerykanie, żeby móc powiedzieć, że to Chiny zaatakowały, a Amerykanie się tylko bronią. W związku z tym, brak eskalacji to jest droga dla Chin bardzo bardzo zła, a eskalacja to danie ultimate takiego ostatecznego argumentu Amerykanom my pomagamy tym, którzy zostali zaatakowani. Także tak czy siak obie strony drogi są dobre dla Amerykanów. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do konfliktu zbrojnego. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie. Dlaczego, a dlaczego Chińczycy robią to, co robią? Bo, bo no, to, 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 czego chcą Amerykanie, czyli wyrwania tego Tajwanu spod ich, spod ich kurateli, to jest, to jest coś, co dla Chin no, no nie może być. Pamiętajmy, że tam są jeszcze inne terytoria, które kiedyś były zależne, na przykład od Brytyjczyków, bodajże Hongkong. I jak Tajwan by się wybił na niepodległość formalną, to może jakieś inne by też chciały. No, różnie mogłoby być. Naprawdę bardzo, bardzo różnie. Um, tak mi się wydaje. I, um, i dlatego oni tutaj, no, w tą, tą eskalację mogą wyjść. Ale pamiętajmy też, że w tym albo w przyszłym roku nie tylko, nie tylko w Stanach Zjednoczonych są wybory, ale również są wybory w Chinach. To są trochę inne wybory, bo to oczywiście Chiny to jest kraj autorytarny i tam nie ma demokracji, ale wewnątrz tej partii komunistycznej Chin będzie podejmowana decyzja, kto będzie rządził. I Xi Jinping nie może wyjść na słabego, bo mogą go odsunąć od władzy. A w autorytaryzmach to nie jest tak jak w demokracji, że no dobra, byłeś tam sobie na przykład prezydentem, nie wybrali cię na drugą kadencję, no to najgorsze, co się w życiu spotyka, to to, że będziesz sobie na koniec, do końca swoich dni żył na koszt podatnika i brał prezydencką emeryturę, i będziesz mógł sobie tam chodzić niczym wałęsa po mediach i jęczeć, że 13 tysięcy złotych to, to mało na twój prezydencki apetyt. To jest cytat i to chyba dosłownie z prezydenta, z prezydenta Wałęsy, byłego, prawda? No to jest najgorsze, co tam możecie spotkać w demokracji. No, chyba że ci popełnią samobójstwo, nie? Ale to w demokracji no, zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko, bardzo rzadko. Natomiast w autorytaryzmach bardzo często. Odejście przywódcy autorytarnego na emeryturę, zwłaszcza jeśli nie ustąpi sam, tylko zostanie do tego zmuszony, no bardzo często kończy się tym, że jacyś nieznani sprawcy przyszli i popełnili mu samobójstwo. No, to jest oczywiste, że Xi Jinping tego nie chce, a więc jest oczywiste, że Xi Jinping będzie robił co tylko w jego mocy, żeby, już, żeby nie wyjść na słabego. A w tym momencie nic nie robiąc. Wychodzi na słabego. Jeśli utraci Tajwan, wyjdzie na słabego. W dodatku, jeszcze dopuści do sytuacji, w której imperium, bo w tym momencie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, to jest imperium, zacznie mu się rozłazić. Przecież Chiny nie są tak całkiem jednolite, prawda? Um, no i tyle. Także o to tutaj, drodzy Państwo, chodzi. A teraz przeczytajmy sobie. E, artykuły źródłowe, najpierw ten Business Insider. Chiny mobilizują wojsko, to odpowiedź na wizytę Amerykanów na Tajwanie, e, napisała osoba, która niestety się nie podpisała. Przeczytajmy fragmenty. Rośnie napięcie wywołane wizytą przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Nancy Pelosi, w Tajpej. E, tajwańskie wojsko podwyższyło stopień gotowości. Bojowej, A Chiny wysyłają samoloty w pobliże mediany ciśniny tajwańskiej, czyli tam po środku, po środku. E, ci, e, Chińskie ćwiczenia na dużą skalę wokół Tajwanu e, po wylocie Pelosi to. Naj, to najmniej czego powinniśmy się spodziewać komentuje ekspert i teraz są takie lidy rośnie na, a dobra darujmy sobie lidy czytajmy tekst według źródeł lokalnych i zagranicznych mediów spikerka Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przyleci na Tajwan we wtorek w godzinach wieczornych w chwili, w której kręcę ten vlog, już doleciała, wiadomo, że jest. Nie spełnił się najgorszy scenariusz. Jej samolot nie został zestrzelony, w związku, a to oznaczałoby no, praktycznie automatyczną wojnę. Tego na szczęście nie ma i nie będzie. William Young, korespondent Deutsche Welle na Azję Wschodnią, przekazuje na Twitterze, że samolot z delegacją USA wyląduje w Taipei po godzinie 22 czasu lokalnego, czyli o godzinie 14.00 czasu polskiego. Jak podaje Financial Times, Tajwan nie został wymieniony na oficjalnej trasie Pelosi, która obejmuje również Japonię, Koreę Południową i Malezję. Ale osoby zaznajomione z tą sprawą potwierdziły, że w środę spotka się ona z prezydentem Tajwanu Tsai Ing-wen, czyli, no czyli taki gest uznania tych jakby władz. Spotkanie odbędzie się w budynku Yuan Legis... Juana Legislacyjnego, odpowiednika parlamentu. To, uczyni to uczyniłoby Pelosi wieloletnią krytyczkę Chin, szczególnie w kwestii łamania praw człowieka. A pierwszą, Przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, która odwiedziła Tajwan od 25 lat, czy tam, i żeby nie było wątpliwości, Chiny łamią prawa człowieka. To, że Amerykanie też łamią, bo moim zdaniem te akcje, które odstawiam, to jest łamanie praw człowieka, chociażby to, co robiono w kontekście zarazy, to nie zmienia faktu, że Chiny też łamią. tak? Um, natomiast, no, um, pytano o wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, premier su tseng khan zadeklarował we wtorek, że Tajwan przyczynił Tajwan poczyniłby najwłaściwsze przygotowania dla takich gości i uszanował ich plany. Jak podała taj, tajwańska Centralna Agencja Informacyjna, w skrócie CNA, na czas wizyty amerykańskiej delegacji wojsko tajwańskie podwyższyło stopień gotowości bojowej od wtorku rano do Południa w czwartek, czyli już wiemy, kiedy wylatuje. Przed południem w czwartek czasu lokalnego, czyli w nocy czasu polskiego, czyli musimy wytrzymać jeszcze dwie doby i oby to się rozładowało. Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że ma pełną wiedzę na temat działań militarnych w pobliżu Tajwanu i zmobilizuje odpowiednie siły w odpowiedzi na groźby wroga. W miarę wzrostu napięć z Chinami. Agencja Reutera poinformowała, że samoloty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zbliżały się we wtorek rano do linii środkowej w Cieśninie tajwańskiej. Źródło agencji określiło to postępowanie jako bardzo prowokacyjne. Tajwańskie samoloty miały czekać w gotowości. Strona chińska zintensyfikowała również ćwiczenia z ostrą amunicją i wysłała marynarkę wojenną w w okolice tajwańskiej wyspy Lanyu. W tym samym czasie tajwański dziennik United Daily News podał, że e, chińska Republika Ludowa nagle wstrzymała import produktów e, spożywczych od ponad 100 tajwańskich producentów. Jak zauważył w rozmowie z, z PAP Marian Jerzewski, dyrektor tajwańskiego działu czeskiego Think Tanku European Values Center of Security Policy, de facto sankcje, którymi strona chińska objęła tajwańskie produkty rolno-spożywcze, mogą mieć wpływ na wyniki zbliżających się wyborów samorządowych. Wiele z nich, jest wytwarzanych na południu kraju, w powiatach, w których rządząca Demokratyczna Partia Postępowa zwykle cieszy się szczególnie wysokim poparciem. Pelosi rozpoczęła w poniedziałek tournée po regionie Indo-Pacyfiku. Głównymi tematami jej rozmów mają być bezpośrednio partnerstwa gospodarcze i demokratyczne zarządzanie. W regionie. Pierwszym przystankiem przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych był Singapur. We wtorek przybyła do Malezji. Skąd uda się? Na Tajwan. No to już wiadomo, że się uda. Następnie poleci do Korei Południowej, a na zakończenie podróży do Japonii. W skład jej delegacji wchodzą politycy Partii Demokratycznej, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory Mix, oraz członkowie stałej specjalnej komisji do spraw wywiadu i komisji do spraw sił zbrojnych. Chiny ostrzegają, że wizyta Pelosi, y, uważanej za osobistość numer 3 w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie byłaby poważną prowokacją. Chińskie MSZ doświadczyło, że nie pozwoli na secesję i niepodległość Tajwanu. Chińskie ćwiczenia na dużą skalę wokół Tajwanu po wylocie Pelosi to. Najmniej czego powinniśmy się spodziewać, powiedział w rozmowie z FT Cujenci, badacz Rady do spraw Studiów Strategicznych i Gier Wojennych Taipei. E, mm -hmm, tak, drugi artykuł. Um, e, cały świat e, to jest wirtualna Polska, opracował pan MRM albo pani MRN, bo to tylko e, inicjały, jak rozumiem, albo ksywka. Chiny. Cały świat wstrzymuje oddech. Nancy Pelosi wylądowała na Tajwanie. Spikerka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi wylądowała w Tajpej na Tajwanie. Tymczasem Chiny zamknęły przestrzeń powietrzną na wschodnim wybrzeżu kraju. Wizyta naszej delegacji na Tajwanie jest wyrazem niezachwianego zaangażowania Ameryki we wspieranie dynamicznej tajwańskiej demokracji. No to jest jawno Jawna wrogość względem Chin, to znaczy polityki chińskiej, no bo po pierwsze, no, no chyba, chyba oczywiste, tak, no bo y, wspieranie tajwańskiej demokracji, czyli de facto ich no, od, oddzielnej państwowości no, z punktu widzenia chińskiego, to separatyzmu. Przekazała Pelosi, chińskie władze zapowiadają na kolejne dni szereg manewrów wojskowych w pobliżu wyspy. We wtorek przed godziną 23 czasu lokalnego w Tajpej na Tajwanie wylądowała przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi. Myśliwce Sił Powietrznych Tajwanu eskortowały samolot. Agencja... Kyodo podkreśla, że jest to pierwsza od 25 lat wizyta na Tajwanie osoby kierującej niższą Izbą Kongresu Stanów Zjednoczonych. Pamiętajcie o jednej rzeczy, bo ktoś właśnie powiedział: ale To znaczy, że 25 lat temu byli. No tak, tylko 25 lat temu Chiny nie były potęgą i nie rzucały wyzwania Stanom Zjednoczonym o to, kto będzie globalną potęgą i kto de facto będzie w cudzysłowie rządził światem. Rozumiecie o co chodzi? Prowokacja względem silnego, a prowokacja względem słabego to jest zupełnie co innego. <śmiech> 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 Hmm. przeciwko wizycie Pelozji protestowały, tutaj inny fragment, tam pominąłem to, co już tam wcześniej było w tym poprzednim artykule, przeciwko wizycie Pelozji protestowały komunistyczne władze Chin, które uznają wyspę za część swojego terytorium. Władze w Pekinie zamknęły swoją przestrzeń powietrzną na wschodnim wybrzeżu wokół obszaru Xi'an, w pobliżu, przepraszam, Xi'amen, w pobliżu Tajwanu i umieściły Y, pobliskie lotnisko Yin-Yang, nie, Yin-Yinga, przepraszam, nie umiem tego powiedzieć, pod kontrolą sił powietrznych. Jak poinformował portal, Sory, też nie wymówię chińskie siły powietrzne wysłały myśliwce SU-35 do cieśniny tajwańskiej. Jeśli Stany Zjednoczone nadal będą podążały złą drogą, Powinny ponosić odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego poważne konsekwencje, przekazała we wtorek dyrektorka Generalna Departamentu Informacji MSZ Chin. Z kolei jak informują chińskie media, chińska Armia Ludowo Wyzwoleńcza, począwszy od wtorkowego wieczora, przeprowadzi szereg połączonych manewrów i ćwiczeń ogniowych marynarki wojennej i lotnictwa na obszarach na północ. Południowy zachód i południowy wschód od Tajwanu, czyli tak zaczynają ich okrążać. ALV przeprowadzi ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na sześciu obszarach wód i przestrzeni powietrznej w bliskiej odległości od Tajwanu. Te manewry mają trwać od czwartku do niedzieli, czyli jak już sobie Nancy Pelosi poleci, więc jest taka roztropność, żeby tam czasem przypadkiem do czegoś nie doszło. A statki i samoloty nie powinny wkraczać w tym okresie na wyznaczony obszar ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej rzecznik chińskiego MSZ ostrzegł, że chińska armia nie będzie bezmyślnie, bezczynnie siedziała, jeśli amerykańska polityk uznawana za trzecią osobę w Stanach Zjednoczonych odwiedzi Tajwan. Odwiedziła. Chcemy jeszcze raz przekazać Stanom Zjednoczonym, że chińska armia ludowo wyzwolęcza nigdy nie będzie bezczynnie siedziała, a Chiny podejmą stanowcze odpowiedzi i silne środki odwetowe, by chronić swoją suwerenność i integralność terytorialną. No bo z punktu widzenia chińskiego, to Stany Zjednoczone chcą w tym momencie im po prostu podpierdzielić kawałek terytorium. To trochę tak, jakby nagle Niemcy zaczęli uznawać ruch autonomii śląska. O, z punktu widzenia chińskiego, to tak jest i nagle, nie wiem, przyjeżdża sobie ten, ten nowy kanclerz Niemiec i traktuje tak, jakby był lokalnym włodarzem, szef tego, tej organizacji. No to byśmy się bardzo mocno wkurzali, że nam Niemcy chcą Śląsk zapierdzielić, nie? I by oni mówili, że Śląsk to tam y, częściej był pod y, kontrolą niemiecką, czy niepolską, niż polską, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, brednie. W przypadku Chin to jest troszeczkę inaczej, ale... To jest ten sam punkt widzenia. Ze względu na bezprecedensowe, ciągłe zainteresowanie yy, śledzeniem SPAR 19 usługi Fly Trader 24 są bardzo obciążone. Niektórzy użytkownicy mogą obecnie doświadczyć problemów z dostępem do witryny. Nasze zespoły pracują. Sorry, niechcący przeczytałem, Niechcący przeczytałem, generalnie chodzi o to, że tam na FlyTrader widać, jak ten samolot leci, i zacząłem czytać, niechcący, że tam jest problem. Pelosi ląduje na Tajwanie. Oczy świata zwrócone na Tajpej. W środę Nancy Pelosi ma odbyć spotkanie z prezydentem. To już było. To może jeszcze tylko ten. Next, Tajwan, ukarany przez Chiny za wizytę Nancy Pelosi, nałożono ograniczenia w imporcie żywności. Chiny wprowadziły zakaz importu tysięcy tajwańskich produktów żywnościowych, w tym m.in. owoców, warzyw, ciastek oraz produktów dla zwierząt, poinformował Japo japoński Nike Asia i agencja Reuters. Decyzja ta miała zapaść dzień przed wizytą Nancy Pelosi na Tajwanie. I tyle drodzy Państwo, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, niech Bóg ma nas wszystkich w opiece. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa.